Witam w kolejnym filmie, w którym będę przybliżać lore serii The Elder Scrolls. W tym odcinku poznamy okres późnomeretyczny. Zapraszam do oglądania. Okres ten rozpoczyna się od słabnięcia roli merów na północy Tamriel. Altmerowie opuszczają swoje wieże w Resadyn, a kultura Chimerów, utworzona wokół proroka Velota, zaczyna przypominać kulturę plemienną. Wioski walczą między sobą po tym, gdy Dwemerowie na stałe zamykają się w swoich podziemnych miastach. Za to na południu Khajiitowie postanawiają scentralizować swoją władzę i jednoczą podzielone plemiona w księżycowe cesarstwo. W tym czasie doszło do ochłodzenia się klimatu nad morze. Prawdopodobnie doszło do zaniku pory letniej, a wieczna zima zaczęła garniać północ tego kontynentu. Prawdopodobnie z tego powodu pierwsi Atmoranie wyruszyli do Tamriel. Szukali nowego domu, który dałby im szansę na przetrwanie. Budują oni niewielkie osady nad wybrzeżem Morza Upiorów. Napotykają oni falmerów, którzy są do nich przyjaźnie nastawieni. Dlatego nazywają oni tę krainę Meret, na ich cześć. Jednak wkrótce nad morze wybucha wojna domowa. Nie znamy szczegółów konfliktu, jednak w jej wyniku z Atmory do Meret przybywają kolejne fale uchodźców. Wśród nich znajdował się Isgrimor. Już w tym czasie musiał być on istotną postacią wśród Atmoran. Tworzy on pismo runiczne na bazie języka elfów, a także buduje Sartal, która staje się stolicą Atmoran w Tamriel. W trakcie budowy Atmoranie natrafiają na artefakt niewiadomego pochodzenia. Określany jest on jako Oko Magnusa, jednak nie jest pewne, czy ma jakikolwiek związek z tym bóstwem. Gdy Falmerowie dowiedzieli się o tym, uznali, że bardzo szybko rosnąca populacja Atmoran z potężnym artefaktem przy boku może stanowić poważne zagrożenie, dlatego postanowili zaatakować. Falmerzy pod osłoną nocy ruszyli do Sartal. Ich atak był dobrze zaplanowany i bez problemu przebili się przez obronę miasta, zabijając niemal wszystkich mieszkańców. Przeżyli jedynie Isgrimor, jego synowie Ingol i Ilgalar. Uciekli oni z miasta i udali się na Atmorę. Wcześniej jednak pogrzebali artefakt, uniemożliwiając elfom jego zdobycie. Po jego przybyciu na Atmorę i przekazaniu swoim, do czego posunęli się Falmerowie, Isgrimor zbiera grupę wojowników żądnych zemsty. Jest to 500 towarzyszy. Ich statki wyruszają z Yul'Kurfir, wielkiego portowego miasta Atmory, w stronę Meret. Podczas żeglugi po Morzu Upiorów ginie najstarszy syn Isgrimora, Ingol. Sztorm rozdzielenia wzburzony przez morskie upiory zatapia jego statek. Reszta statków dociera bez problemu do Meret i ruszają do Sartal, zdobywając miasto i mordując przebywających tam falmerów. Po tym kapitanowie statków postanawiają się rozdzielić, kontynuując dzieło zniszczenia. Załoga Jorvaskr z kapitanem Jekiem znad rzeki docierają do świętej ziemi Auriela, gdzie ze swego statku tworzą halę biesiadną, a z odkrytego pomnika ptaka tworzą kuźnię. Wkrótce zakładają w tym miejscu osadę. Ilgermer na czele z kapitanem Isgrimorem postanawia ruszyć na wschód Meret. Dołączają do niego załogi Kalkas i Sadon Reid, które mianują go Heroldem. Atmoranie natrafiają tam na ciało Ingola, gdzie budują poświęcony mu kurhan. Wkrótce ściągają w te okolice tysiące falmerskich niewolników i tworzą wielkie miasto, Wichrowy Tron, które ma być pomnikiem ludzkiej potęgi. Załoga Kryloth Loc postanowiła pójść inną drogą i zamiast zostawać na lądzie, wyruszyli w morze. Podobno odwiedzili oni Jokudeł, widzieli pustynię Elsevier. Załoga dotarła na czarne mokradła, gdzie zginęła z rąk Argonian. Kapitan Rorlak, prowadzący statek Hryon, wyrusza do Resadyn, gdzie mordują Chimerów. Jednak po usłyszeniu o śmierci Isgrimora powraca do Meret, która w tym czasie zmienia swoją nazwę na Kaizel. Wraz z niemal całkowitym pokonaniem Falmerów i pogorszeniem się klimatu nad morze, do Kaizel przybywa coraz więcej Atmoran, którzy zakładają swoją stolicę w Bromjunar, a także sprowadzają ze sobą swoją religię, czyli smoczy kult. W tym czasie doszło do podziału Atmoran na ludzi nedycznych, którzy w przyszłości dali początek innym ludzkim rasom, i na gigantów. Po czym ludzie nedyczni rozpoczęli wędrówki po Tamriel, docierając do wysokiej skały Hammerfell i na południe osiedlając się w centrum kontynentu. Jednak przebywając z dala od Kaizel, zapomnieli o swojej kulturze i wierzeniach. Nedowie w Kaizel postanawiają postawić kamienie zagłady symbolizujące gwiazdozbiory, a także spisują swoje wierzenia i tradycje, w tym mit o Sofngardzie. Ostatecznie kończą także kwestie Falmerów. Na wyspie Solstein elfy odbudowują swoje armie pod wodzą Śnieżnego Księcia,
Lecz jego śmierć sprawia, że Falmerzy nie widzą szansy na zwycięstwo, dlatego postanawiają złożyć broń i udać się do podziemnych miast Dwmerów. Chociaż ich kuzyni przyjęli ich z otwartymi ramionami, to jednak mieli w tym ukryty cel. Postanowili oni użyć ich w roli niewolników, w tym celu postanawiają karmić ich trującymi grzybami, które zniekształcają ich formę do postaci obecnych Falmerów, jakich pełno w krasnoludzkich ruinach. Z czasem kontakt pomiędzy Atmorą a Kaizal zaczął się pogarszać do tego stopnia, że smoczy kapłani rządzący w imieniu władców Atmory koloniami w Tamriel stali się niezależnymi władcami. Ich własny interes zaczął być dla nich najważniejszy i ważniejszy od dobra państwa i innych ludzi. Wykorzystali swoją pozycję do zwiększenia daniny i nakładania praw, które czyniły z wolnych Nedów niewolników. Wkrótce ludzie uznali, że mają tego dosyć i wznieśli rebelię przeciwko smoczym kapłanom. Jednak ci wzywają na pomoc smoki. Wkrótce do Tamriel przybywa Alduin z armią smoków, które bez problemu wybijają tysiące Nedów. Zaczyna się smocza wojna. Kynę, przyglądająca się tej sytuacji, postanawia raz jeszcze przypomnieć ludziom moc tłumy, dzięki czemu szanse ludzi się wyrównują. Do ostatecznej bitwy dochodzi na gardle świata, najwyższej górze Tamriel. Trójka bohaterów, Gormlight, Złoty Jelec, Faldir, Stary i Hakon Jednooki, używają prastarego zwoju do wygnania Alduina w przyszłość. Po pokonaniu go reszta smoków nie stanowi już takiego zagrożenia i wkrótce zostają pokonane przez ludzi, a smoczy kult znika z Kaizal. Co do innych obszarów Tamriel, to w tym czasie podróżuje po tym kontynencie legendarny bohater Pelinal Białoręki, który staje się ceniony ze względu na swoją waleczność. Nie jest znane jego pochodzenie ani to, czy był śmiertelnikiem. Według wielu przybył on z Izgramorem i był uosobieniem samego Shora, który chciał w ten sposób zemścić się na Merach. Na Jokudzie toczą się walki pomiędzy Jokudanami i leworęcznymi elfami o panowanie nad tym kontynentem. Na tym lądzie przebywają także ludzie nedyczni, jednak nie mają wielkiego znaczenia i prawdopodobnie pełnią oni w większości rolę niewolników. Wracając do Tamriel, to ma tutaj miejsce wydarzenie, które jest datą graniczną pomiędzy erą meretyczną i pierwszą erą. Epler, wielki władca Bosmerów, zakłada dynastię kamorańską w Puszczy Velen. To wydarzenie jest uznawane przez historyków za początek nowej ery. To by było na tyle, jeśli chodzi o erę meretyczną. W tym czasie doszło do wielkich wędrówek ludów, a także zajęcia przez niektóre z nich swoich stałych siedzib. Do usłyszenia w kolejnym filmie.